Przed paroma dniami ukazał się album wraz z tekstami historyka autorstwa Jarosława Sowiaka. Wydawnictwo zatytułowano Długoszyn na starej fotografii. Jak nie trudno się domyślić, dominują w nim fotografie. Autor pokusił się też o kilka tekstów otwierających każdy z rozdziałów. Książkę wydało Muzeum Miasta Jaworzna. Materiały do książki zbierane były przez ponad 2 lata. Długoszynianie z wielką atencją odnosili się do pracy nad tą publikacją i chętnie udostępniali domowe archiwa. Nie było żadnego problemu z pozyskiwaniem materiałów, ponieważ mieszkańcy Długoszyna doskonale wiedzieli, w jakim celu te materiały są zbierane i w jaki sposób będą wykorzystane. Album otwiera zarys dziejów Długoszyna od średniowiecza do końca okresu staropolskiego. Czy w trakcie pracy nad publikacją udało się natrafić na coś zupełnie nowego, zaskakującego, o czym do tej pory nikt nie wiedział, pytam autora. Aż tak bardzo zaskakującego nie, ponieważ żadnej rewolucji w tym czasie, jeżeli chodzi o historię Długoszyna, nie było. Myślę, że nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. Może to i dobrze, bo przynajmniej będzie co robić przez najbliższe lata. Natomiast niewątpliwie okazało się, że w zasobach zarówno mieszkańców Długoszyna, jak i instytucji takich jak Szkoła Podstawowa nr 12 czy Ochotnicza Straż Pożarna jest cały zasób różnego rodzaju materiałów źródłowych, szczególnie z XIX i z XX wieku, które zostały po części wykorzystane zarówno w albumie, który ma jednak dość ogólną konwencję, ale także można powiedzieć, że cały ten materiał w przyszłości uda się spożytkować do bardziej, nazwijmy to, naukowych czy specjalistycznych artykułów dotyczących konkretnych wątków związanych z historią Długoszyna. Kolejno autor prowadzi czytelnika przez wiek XIX do wieku XX. W swych poszukiwaniach historyk sięgnął do nowych źródeł. Przede wszystkim to są zbiory Ochotniczej Straży Pożarnej, która dawniej swoją siedzibę miała w tak zwanym Domu Ludowym, w którym mieściła się gmina Długoszyn, siedziba tej gminy. I można powiedzieć, że OSP Długoszyn jest takim depozytariuszem tych materiałów źródłowych w związku z funkcjonowaniem gminy. Jest tam cały szereg różnego rodzaju dokumentacji finansowej i administracyjnej. Jest kilkadziesiąt planów domów w Długoszynie, a więc możemy się doskonale dowiedzieć, jak Długoszyn wyglądał 100 lat temu pod względem architektonicznym. Są różnego rodzaju dokumenty, inwentarze, spisy ludności. Następne rozdziały poświęcono Długoszynianom w czasie II wojny światowej, obiektom sakralnym dzielnicy, oświacie, pozostałym obiektom Długoszyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, tamtejszej parafii i szkole ariańskiej. W części poświęconej mieszkańcom dzielnicy zaprezentowano zdjęcia począwszy od okresu międzywojennego. Oprócz życia codziennego zdjęcia prezentują też uroczystości, m.in. dożynki, pierwszą komunię świętą, Boże Ciało i wszelkie śluby. Zamieszczono też unikatowe zdjęcia wizyty w Długoszynie biskupa Karola Wojtyły. Szczególną uwagę skoncentrowaliśmy na rozdziale pod tytułem Zamek Widmo. Jak przypuszczamy, historyk włączy się do poszukiwań owego zamku. Ja jestem przekonany, że taki obiekt gdzieś tam rzeczywiście w Długoszynie był, najprawdopodobniej w rejonie tej długoszyńskiej skałki. Natomiast nic więcej nie da się powiedzieć ponad to, że wszelkie wątpliwości, wszelkie za i przeciw mogą rozwiązać, czy powiedzmy rozwiać jedynie badania archeologiczne, bo cała reszta to są poszlaki na podstawie tylko i wyłącznie jednej XVIII-wiecznej wzmianki. Natomiast w moim odczuciu drugą taką istotną, nazwijmy to tajemnicą w historii Długoszyna, jest kwestia tak zwanej szkoły ariańskiej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego, bo rzeczywiście ten budynek przez znaczną część Długoszynian tak właśnie jest określony. Więc jeżeli wieść gminna, że tak powiem, tak niesie, to musi być w tym chociaż ziarenko prawdy. Album do nabycia w muzeum, gmachu głównym biblioteki i w długoszyńskiej parafii. Polecamy. Nigdzie indziej nie zobaczycie oryginalnego świadectwa moralności sprzed wojny i wielu innych unikatowych zdjęć.